Po kompleksowym remoncie można już zwiedzać Zabrzańską Wieżę Ciśnień. W piątek zorganizowano tu 18 dzień nauki, podczas którego uczniowie mogli obejrzeć wystawy edukacyjne. Mi najbardziej zależy, żeby dzieciaki zdały sobie sprawę, że węgiel nie jest tylko pod ziemią, ale jest wokół nas, że sami jesteśmy zbudowani z węgla. I ta wystawa o tym mówi. Nam zależy na tym, żeby opowiadać o pierwiastku C, czyli po łacinie carbonaum. Dziś oddajemy przepiękną ekspozycję dla młodzieży, która myślę, że będzie mogła lepiej zrozumieć nie tylko chemię, ale cały wszechświat. Bardzo interesująca ekspozycja, a przecież stosunkowo nie tak dawno jeszcze w tej przestrzeni było jedno wielkie cmentarzysko gołębi. Zabrzańska Wieża Ciśnień została wybudowana w 1909 roku. Po rewitalizacji mieszkańcy mogą nie tylko oglądać interaktywną wystawę o węglu, ale także skorzystać z lokalu gastronomicznego, który znajduje się 40 metrów nad ziemią. Kolejny bardzo ważny obiekt obok kopalni Guido, sztolni Królowa Luisa, które są takimi naszymi do tej pory sztandarowymi obiektami. Teraz dochodzi nam Wieża Ciśnień. Bardzo ważny obiekt, jedna z na pewno z najbardziej reprezentacyjnych na Śląsku tego typu wież. No i z bardzo niewielu takich obiektów uratowanych, zrewitalizowanych. Całkowity koszt rewitalizacji Wieży Ciśnień wyniósł ponad 34 miliony złotych, z czego prawie 24 miliony pozyskano z unijnego dofinansowania.